Wszystkim nam bliska jest równość. Mamy już dość patriarchatu. Dość tego, że próbuje nam się wmawiać, że nie możemy same decydować o sobie. Dość odbierania nam kontroli nad własnymi ciałami. Dość wmawiania nam, jak mamy żyć, jak się ubierać i zachowywać. Ponad 100 lat temu nasze przodkinie wywalczyły prawa wyborcze. Jednak to był dopiero początek walki o równość w Polsce. Musimy głośno powiedzieć nie obecnej ustawie antyaborcyjnej, która nie jest żadnym kompromisem, tylko łamaniem praw człowieka. Regulacjom dotyczącym tabletki dzień po, klauzuli sumienia, nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych i wszelkim próbom odebrania naszej wolności. Kultura gwałtu wciąż ma się w Polsce dobrze. Ofiary przemocy seksualnej boją się zgłaszać przestępstwa na policję, gdyż boją się upokarzających pytań. Równości, bez prawa do zawierania małżeństw jednopłciowych, czy ustawy dotyczącej uzgadniania płci. Czy wiecie, że osoby transpłciowe, które chcą dokonać korekty płci w dokumentach, muszą pozywać swoich rodziców? To hańba dla naszego państwa. Nie będzie równości, dopóki wciąż będzie istniała kultura gwałtu i toksyczna męskość. Nie będzie równości, dopóki nie będziemy miały wolności decydowania o własnym ciele, prawa do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji. Dlatego dziś jednoczymy się tu, ufając kobietom, że potrafią same decydować o sobie i wierząc ich doświadczeniom. Nie pozwolimy się uciszyć. Nie pozwolimy na odebranie nam praw i upokorzenia. Nasz głos musi być słyszany nie tylko dziś, ale przez cały rok. Na Dzień Kobiet chcemy równości, nie kwiatów. Tolerancja! Wolność! Równość! Tolerancja! Wolność!